Jak można ludzi wprowadzać w błąd? Słuchajcie, to jest tytuł publikacji, która pojawiła się na stronach Infor. No i co my tam czytamy? Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w górę o 15%. Więcej pieniędzy z PFRON. Jest to artykuł, a ta publikacja z 18 czerwca 2024. Co niektóre osoby z niepełnosprawnościami czytają, mówi, kurde, mój pracodawca podwyższy mi pensję o 15%. Boże, i już wyjmuje kalkulator i sobie liczy. Nie. Naprawdę ten dziennikarz Adam Kuchta, ja nie wiem dlaczego dają takie durne, clickbaitowe tytuły. Wprowadzają w błąd i sieją zamęt. Już wam wytłumaczę, o co tu chodzi. O 15% wzrastają dofinansowania z PFRON do pensji niepełnosprawnych pracowników. I to się będzie dziać od 1 lipca. Chcieli 19, jest 15, ale jest wzrost. Dlaczego to się stało? Ponieważ była bardzo duża inflacja. I to wchodzi od 1 lipca. I te pieniądze otrzymują pracodawcy na sfinansowanie naszych pensji. A ile od 1 lipca wzrośnie nasza pensja? Musi wzrosnąć nasza pensja. Musi wzrosnąć o 1,36%. 1,36%. I przy założeniu, że otrzymujemy pensję minimalną. To jest to minimum, które musimy zainkasować. Czyli nasze pensje nie wzrosną o 15%, tak jak tutaj sugeruje ten autor, pan Adam Kuchta, tylko o 1,36, jeżeli zarabiamy pensję minimalną. Jak to obliczyłem, żebyście wiedzieli? Od stycznia obowiązuje płaca minimalna brutto 4242, a od lipca będzie obowiązywać 4300 zł brutto. Dzielę sobie 4300 przez 4242 i wychodzi mi 1,36%, że wzrośnie pensja minimalna. No mówię o minimalnej, słuchajcie, bo szacunki mówią to, że po podwyższeniu pensji minimalnej od 1 lipca około 3 600 tysięcy Polaków będzie zarabiać pensję minimalną. Dziękuję za przesłanie tego artykułu i jego omówienie. Słuchajcie, bardzo ostrożnie podchodźcie do takich tytułów. Ja nie wiem, słuchajcie, rynek też zdrowia czasami klepnie jak portal. Czasami tak piszą, takie kocopoły, ja nie wiem, czy to im ChatGPT. Myślę, że sztuczna inteligencja lepsze by napisała artykuły, bo nie wiedzą, o czym piszą ci dziennikarze. Nie wiem, czy oni na akord pracują, ale naprawdę, jeszcze raz wam mówię, od 1 lipca nie ma wzrostu o 15% waszych pensji, nie ma takiego obowiązku. Jest wzrost dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników i to pieniądze inkasuje pracodawca, żeby wam sfinansować koszty płacy. No się naprawdę poddenerwowałem. Ja słuchajcie, ja jako od razu wrzucam dużo tych materiałów, bo to mi może uciec z pamięci. Nie. Słuchajcie, pensja wam wzrośnie o 1,36%, a nie o 15%. Zapraszamy na live, które są o 11 godzinie na TikToku. Tam jak macie pytania, zadawajcie nam. Naprawdę gromadzić tam wielu fachowców. Pamiętajcie, od godziny 11 dni powszednie, tak, widzimy się maksymalnie do 1,5 godziny na tych live'ach.